Dzisiaj zajmiemy się bajorkiem. Zamówiłem jakieś tam roślinki, miałem nic nie pokazywać od kogo, co i jak, ale już widzę, że może się na nic z nikim nie umawiałem, dostałem jakieś gratisy. Rośliny wyglądają na zdrowe i ładne, to może pokażę stąd, z Allegro. Dobry kontakt, dobre ceny. Nie wiem, czy polecam, ale to stąd. Teraz jakoś to rozpakuję i poczytam, co to za gratisy, czy je tutaj chcę, czy może wkopię je gdzie indziej i będziemy z tym walczyć. Tego dajemy tylko szczyptę, bo się rozrasta. Jakaś ostrość, coś. Taki grunt powinien wystarczyć. Za kilka tygodni i tak będzie tutaj tego tyle, że trzeba będzie wybierać. Mięta nawodna. Beskidu pachnie jak mięta. Ale nie wygląda. Może pokrótce, dlaczego tutaj jest tutaj to bajorko? Bajorko jest dlatego tutaj, że najważniejszy powód jest taki, że tak sobie wymyśliłem i będę hodował tutaj komary. A poza tym chodzi o to, że to jest najniższy punkt w tej części tutaj terenu. Także woda naturalnie i tak by się tutaj zbierała w jakiejś mniejszej lub większej kałuży. My tutaj wody w ogóle nie napuszczaliśmy. Ona sobie tutaj jest. Wody gruntowe o tej porze są tutaj bardzo wysoko. I mam nadzieję, że to bajorko pozwoli troszkę chociaż ten teren osuszyć. Głównie chodziło o to, że ogródek jest na takim spadku i w tych grządkach, które są tutaj niżej, ziemia była bardzo wilgotna, co niekoniecznie jest dobre. No i ziemię z tego bajorka też zawieźliśmy tam na te grządki, żeby je trochę podnieść. Tutaj posadziłem większość z tych roślin. Dużo z nich wybierałem tak, żeby były i wodne, i błotne, że tak powiem, bo nie wiem, ile z tej wody tutaj latem zostanie. Jak już te rośliny tutaj są, to myślę, że doraźnie będziemy wodę dolewać ze studni, żeby one sobie tutaj jakoś przetrwały ten okres letni. Może się uda, albo się nie uda. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. W sensie poświęcenie tych roślinek. Przytacznik bubowniczek to podobno może być pływające. Na razie pływa. Zobaczymy, jak mu się to uda. Brzegi jeszcze obsieję trawą. Na razie jeszcze chyba na to za wcześnie, bo nie da się tu nawet zbytnio podejść ani stanąć. Skary mokre, że tak powiem, ale jakoś tam się udało. Idziemy teraz do drugiego bajorka, które wykopały za nas dziki, i tam też coś wsadzimy. Ulubione miejsce do kąpieli okolicznych saren i dzików. Jakiś ptaszek zaraz straci życie. Goni go myszołów. Uciekł. Gratulacje dla ptaszka. Spróbujemy wsadzić tą niezapominajkę gdzieś, gdzie nie zostanie zbyt szybko stratowana. Może się uda i może się uda nie zmoczyć skarpy drugi raz.
No i tak to wygląda. Imponująco. Jak nie będzie więcej filmów z Bajorkiem, to znaczy, że się nic nie przyjęło albo że wyschło w pizdu.